Ze mną dzisiaj w studiu jest Piotr Brzek, prezes Związku Ślązaków w Chicago i jest pan Adam Godowski, górnik i również członek Związku Ślązaków w Chicago. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry, witam. Adam Godowski. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby zaprosić naszych widzów na imprezę, którą szykujecie z okazji barburki, z okazji Andrzejek. No i tutaj pana strój tak pięknie chyba zapowiada tę imprezę, więc może zaczniemy od tego, żeby pan powiedział troszeczkę coś ja na temat mówię, swojego ja... zawodu i stroju tego, który tu widzimy. Ja mogę mógł... mówić? Tak, strój. Ja mówię, że zbliża się okres, Świąt, wielki, świąt na Śląsku, bo zbliżają się obchody Barbórki, to jest tak ważne święto dla Ślązaków i dla wszystkich górników, chociaż w Polsce nie tylko się wydobywa węgiel, ale na przykład ja pracowałem na kopalni siarki, gdzie też są różne metody wydobywania. Na kopalni, gdzie pracowałem, to była kopalnia głębinowa. To była wtracana woda gorąca, szarka ma mały stopień stopienia, więc przy 120 od razu pompy troszyły to do góry, płynna szarka na składowisko, robali to wszystko i w dalszym ciągu szło się. A święto barburki to już było w sobotę zawsze, przed albo po barburce, to wtedy wszyscy górnicy się bawili do białego rana. No, to jest jasne właśnie, że Związek Ślązaków świętuje barburkę, ale świętujecie również Andrzejki, z czego akurat to wynika. No, w tym roku tak akurat wyszło, zawsze celebrujemy, świętujemy barburkę. W tym roku ze względu na kalendarz tak wyszło, że połączyliśmy i barburkę z świętem Andrzejek i zrobiliśmy tak fajnie to nam wyszła ta nazwa barburki i Andrzejki na jednym parkiecie. Jest to już po raz 32 organizowana impreza barburkowa tutaj w Chicago przez Związek Sądzaków. No i mamy nadzieję, że wspólnie 30 listopada będziemy się bardzo fajnie bawili i tak w tym klimacie górniczym, śląskim i oczywiście w tradycji takiej polskiej, andrzejkowej tak jak już powiedziałem barburka i Andrzejki na jednym parkiecie także bardzo serdecznie wszystkich widzów zapraszamy właśnie 30 listopada na, na tą uroczystość czyli tak... Nie tylko Ślązaków, ale wszystkich zapraszamy, bo do naszego związku nie musi być urodzony na związku, tylko musi być po prostu lubić ten związek i lubić Ślązaków, ziemię śląską, gadkę śląską, także wszystkich, kto tylko młody, chętny, starszy, wiek nieograniczony. Zapraszamy wszystkich. Czyli tak podsumujmy, 30 listopada to jest sobota, o godzinie 7 wieczorem zaczyna tak, się tak. impreza, prawda? Laundry Manor w Niles, także myślę, że miejsce doskonale znane. Co będzie się działo? Opowiedzcie, jak będzie wyglądało to no, wydarzenie. Barburka, taka nasza barburka, typowo, ta tutaj, którą organizujemy, też tak się nazywa od wielu lat bal barburkowy, tak to podkreśla się, że to jest taka bardzo doniosła impreza. Jest to zawsze zaczyna się przede wszystkim od wprowadzenia honorowego sztandaru Związku Ślązaków, gdzie zawsze czynią to górnicy, przy aplauzie wszyscy wstają. No i oczywiście później uroczyście odśpiewujemy Hymny, hymn polski, hymn amerykański. No i zawsze odśpiewujemy jeszcze trzeci hymn, hymn górniczy, który zawsze odśpiewujemy na, naszym, na naszej uroczystości barburkowej. No i później przywitanie wszystkich dostojnych gości. Barburka zawsze ma to do siebie, że. Mamy takich kilka bardzo ciekawych programów, gdzie na przykład wszystkie Barbary, bo to jest święto barbórkowe Barbar, wszystkie Barbary są nagradzane kwiatami i budelką szampana, a wszyscy górnicy, którzy tacy jak właśnie Adaś tutaj w strojach galowych, też wychodzą na środek i dostają taką przysłowiową kwaretkę, tak jak to kiedyś, dawno, dawno temu na Śląsku Dostawali górnicy. Zawsze to była taka malutka buteleczka wódki, nieraz dostawali paczka cygaretów. No i dostawali nieraz też. Zdarzało się, że jak była bogato taka kopalnia, no to dawali im po prostu jeszcze kąsek włóczni. Nieraz też tak robimy, ale zawsze jest to taką częścią naszej, naszej uroczystości barburkowej. Po tym wszystkim jest oczywiście obiad. No i zabawa, tak jak to na barburkach. Barburka to jest biesiada, tak typowo śląsko, gdzie ludzie się po prostu bawią no i spędzają mile ten czas. No i loteria fantowa również, gdzie do wygrania będzie bilet do Polski? Tak, w tym roku też nam dopisali sponsorzy. Tutaj dziękujemy wszystkim naszym sponsorom, nie będę wymieniał, bo naprawdę jest ich dużo. Tak, żeby kogoś nie pominąć Dokładnie. Mamy główną nagrodę Loterii Fantowej, w tym roku mamy ponownie, tak jak mieliśmy dwa lata temu na 30 -leciu. w tym roku też będzie bilet do Polski, oprócz tego będzie naprawdę bardzo dużo cennych nagród. Do tych nagród dołączyli nasi polonijni jubilerzy, którzy też oczywiście piękne świecidełka dla, dla różnych pań będzie też do wybrania dużo. Także naprawdę mamy bardzo cenne nagrody. Będzie naprawdę, tak jak już zapowiedzieliśmy, bardzo tak na bogato najprościej mówiąc. Oprócz wykwintnego obiadu, oprócz wszystkiego, co powinno się znaleźć na stole. Podczas uroczystości będzie oczywiście świetna zabawa, będzie loteria, którą główną nagrodą właśnie jest bilet do Polski. A czy przewidziano jakieś wróżby? Bo wiadomo, że skoro Andrzejki, to kojarzą nam się z Wróżeniem, czy coś takiego przewidzieliście? Jest taki pomysł, jeszcze nie wiem jak to będzie, bo no, są Andrzejki i Andrzejki zawsze z Wróżeniem się nam wróżą, kojarzą z Wróżbami i tak dalej. Może, może coś zrobimy, ale na pewno nie zapomnimy również tym razem na tej uroczystości o Andrzejach. Także dla Andrzejów też będzie niespodzianka i zapraszamy wszystkich Andrzejów, wszystkie Barbarzy. I wszystkich na tą piękną uroczystość, barburkowo-andrzejkową, 30 listopada. A powiedzcie, proszę, jak wy to postrzegacie? No bo w Polsce Polacy to tak no, pamiętają o tych świętach, o Barbórce, o andrzejkach jakoś tam może nawet nie jakoś tak bardzo hucznie ale gdzieś tam to jest w pamięci, że się obchodzi. A czy my tutaj w Chicago, czy Polonia w Chicago? pamięta, świętuje. No, ja na przykład pochodzę z Lublina, więc gdzieś tam na Lubelszczyźnie są też te kopalnie węgla, więc kojarzę takie orkiestry górnicze, że 4 grudnia to zawsze grały, były jakieś marsze, były właśnie te stroje świąteczne górników, więc to było zauważane. Czy tutaj można też coś takiego zauważyć? Raczej nie, nie widziałem tego, myśmy tego nigdy nie praktykowali, tak zgadza się, na Śląsku do dzisiaj tradycja górnicza i nie tylko na Górnym Śląsku, bo w różnych rejonach Polski górnictwo, przemysł górniczy działa. Jest właśnie takie coś, że w dzień barburki, zawsze to bywa tak rano, górnicze orkiestry na osiedlach górniczych. Zaczynają grać, budzić, rozpoczyna się ta piękna biesiada górnicza od zawsze takich występów górniczych. Raczej tego nie widziałem tutaj. Tradycją jest, jak już powiedzieliśmy na początku, 32 ta Barburga, także Związek Ślązaków jednak poniekąd. Dba o tą tradycję, jednak się ograniczamy po prostu tylko do tej uroczystości barburki, tego balu barburkowego. Choć nieraz myśleliśmy, jest też taką częścią okresu barburkowego coś takiego, że się robi karczmy piwne. No, tego tutaj nie ma, już, już nieraz słyszałem i, i się do, do, dopytywali i górnicy i ci, którzy znają tę tradycję. Czemu by coś takiego nie zrobić? No może, może zrobimy, pomyślimy o tym, jak na razie do tej pory tego nie było, a karczmy piwną, może i byłoby fajnie zrobić tak przed barburką jeszcze z raz czy dwa, bo były karczmy piwne, były combry babskie, no to są takie już uroczystości przedbarburkowe, czy naprawdę na Śląsku się zaczynają bawić już od jakiegoś czasu, także może i my tutaj też wprowadzimy tą tradycję. To proszę powiedzieć, w jaki sposób się można zapisać na ten warsztat? Najprościej po prostu znaleźć nas na naszym profilu Facebookowym Związek Ślązaków. Najprościej wejść na naszą stronę Związku Ślązaków związek Ślązaków.com albo ja tylko podam jeden numer pierwszy, który można usłyszeć, to w reklamach radiowych, to jest numer telefonu 773 679. 5300. Jeżeli Państwo wejdą na naszą stronę czy na nasz profil Facebookowy, tam jest więcej numerów, gdzie można zrobić rezerwację biletu. Albo jeżeli kogoś znacie z członków Związku Ślązaków, po prostu zwróćcie się do nich, oni Was pokierują czy pomogą Wam w załatwieniu biletów. No, biletów już dużo, dużo sprzedaliśmy, jeszcze są wolne miejsca. Także czekamy, zapraszamy do wspólnej zabawy. Na pewno warto przyjść, na pewno będzie wspaniała zabawa, także nie trzeba czekać z rezerwacją tych biletów do ostatniej chwili, już teraz warto zadzwonić. Te dane kontaktowe również będą widoczne na pasku podczas naszej rozmowy, także myślę, że nie będzie kłopotu z odnalezieniem Was i z zadzwonieniem. Jeszcze korzystając z okazji, że mam Panów w studiu, to no już zbliżamy się do końca roku. Tak? Chciałam podpytać, jaki był ten rok dla Związku Ślązaków, co się działo, chociażby no, ta ostatnia akcja, którą zorganizowaliście zbiór pieniędzy dla y, Powodzian, jak byście podsumowali ten no to, rok? To akurat bardzo dobre pytanie, bo dosłownie w minioną sobotę y, te pieniążki, które zbieraliśmy na ostatniej organizowanej imprezie jesiennej, tanecznej, i gdzie przekazaliśmy cały dochód i ludzie zbierali, składali pieniążki do, na Powodzian, właśnie w ost, ubiegłą sobotę dotarły. Y, Cała suma była podana, zebraliśmy 3197 dolarów. Po wymianie to wyszło jakieś 12 tysięcy. No i podzieliliśmy to na 4, czyli porównać 4 tysiące. No, i mamy akurat w Polsce naszych członków, którzy już zjechali tam, mieszkają od jakiegoś czasu. No, i oni w rejonie Czechowic-Dziedzic, tam gdzie była dosyć duża powódź, dużo tej tragedii się wydało, wydarzyło, dotarli do miejscowości, która się nazywa Ligota, i dotarli do księdza proboszcza, bo ta cała miślina była po prostu zalana wodą, i, no i po prostu poprosili go, żeby wytypował, czy dał. Nazwiska jakichś rodzin, którym najbardziej by potrzebna była ta pomoc. No i właśnie relacja z tego wszystkiego jest już na naszym profilu Facebookowym. Znaleźliśmy trzy rodziny, które naprawdę były wdzięczne, i, i tutaj mogę w ich imieniu złożyć całej Polonii Szykagowskiej podziękowania, bo takie były. Było bardzo dużo wzruszenia podczas wręczania im tych pieniążków, także nawet ksiądz był uśliwiony, ale w każdym razie dotarliśmy tak jak chcieliśmy bezpośrednio do osób, które były najbardziej poszkodowane i pieniążki, które zebraliśmy wtedy od Polonii tutaj dotarły dokładnie do ludzi, które najbardziej potrzebowały tej pomocy i tak jak już powiedziałam cała relacja już jest na Facebooku, jeszcze na naszej stronie pomału przygotowujemy taką inną relację Także będzie wszystko dostępne, ale są nazwiska, zdjęcia, jak to było, jak to się odbyło, kto to jest, zostało przekazane jeszcze raz wielkie dzięki dla całej Polonii za wsparcie tej akcji Pomocy dla Powodzian. No piękna była ta akcja, pamiętamy o naszych rodakach w Polsce. Jeszcze takie jedno pytanie, co mnie ciekawi bardzo, bo zbliżamy się do świąt Dziękczynienia. To takie amerykańskie święta, zbliżamy się również do świąt Bożego Narodzenia z tradycyjną polską wigilią. A czy takie elementy śląskie w tych świętach są widoczne, w sensie na przykład, wiadomo, święto dziękczynienia to jest indyk, jakiś tam staffing, szynka pieczona, a czy jakaś na przykład śląska potrawa się u Was znajduje na stole? No, oczywiście, wtedy. ślązoki zawsze do indyka robią śląskie kluski i rolada. I Modro Kapusta. Oczywiście to troszkę tak pół żartem, ale my po prostu tutaj świętujemy tak jak wszyscy, wszyscy przy indyku, przy dobrej szynce. A kto lubi, Rolada kluski, modrokapusta, to sobie też może zrobić, nie ma tutaj jakiegoś takiego wyjątkowego dania śląskiego akurat na Święto Dzień No i tutaj hej, chciałem właśnie też już, nie wiem, wspomnieć, że właśnie chciałem życzyć w imieniu Związku Ślązaków, całej Polonii, wszystkiego najlepszego, radosnego spędzenia rodzinnego przy, w gronie rodzin przy tym Święcie Dziękczynienia. I podziękować wszystkim za wsparcie, które nam udzielacie, naszej organizacji. No i czekamy już pomalutku na Święta Bożego Narodzenia i niedługo będzie Nowy Rok, także kłaniamy się, pozdrawiamy wszystkich, no i zapraszamy do dalszej współpracy, wspierania Związku Ślązaków tutaj w Chicago. Dołączamy się do tych życzeń i również całemu związkowi ślązaków życzymy wspaniałych świąt, dzięk Czynienia. To zaprośmy jeszcze na koniec na Bali. W jaki szczególny sposób byście chcieli, panowie, zaprosić Polonię, zaprosić naszych widzów? No przede wszystkim chcieliśmy jeszcze raz zaprosić was wszystkich rostomili na naszą barburkę. W tym roku jest ona tak dosyć inną, bo to jest barburka połączona z Andrzejkami. Także, w imieniu Związku Ślązaków, wszystkich Ślązaków, tych o korzeniach śląskich, co tu mieszkają, i nawet tych, którzy nie mieszkają, ale lubią Ślązaków lubią dobro, fajno, biesiadna zabawa zapraszamy Was wszystkich właśnie na uroczystą Barburkę Andrzejkową, która odbędzie się 30 listopada. W salach bankietowych Laundry Menor zaczynamy punktualnie o siódmej wieczorem. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy Was wszystkich na ta uroczystość. Bardzo serdecznie Panom dzisiaj dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękujemy.